Aby utrzymać to upragnione dla każdego ucznia wyróżnienie, należało pracować przez cały rok szkolny. Na koniec najzdolniejsi uczniowie zarówno w szkołach podstawowych, jak i gimnazjach musieli wykazać się średnią ocen na poziomie minimum 5.0. Wśród nagradzanych znalazła się Maja Kozłowska, uczennica szkoły podstawowej w Przednie, której średnia ocen wyniosła 6.0. Cieszę się, że właśnie tylu uczniów możemy dzisiaj nagrodzić, bo to jest rekord absolutny. Mamy 223 uczniów teraz, których będziemy nagradzać, 190 stypendiów naukowych, reszta to sportowe. Wśród prymusów mamy uczennice ze szkoły w Przednie ze średnią 6.0, więc wydaje mi się, że to taki miły dzień i cieszę się, że są też rodzice. No już widać, że koniec roku szkolnego, ale dzieciaki na wakacje na pewno zasłużyły. Najwyższe nagrody finansowe trafiły do prymusów po 500 zł. Uczniowie nominowani do tytułu Osobowość Szkoły otrzymali po 400 zł. Największą liczbą stypendystów mogą pochwalić się kolejny rok z rzędu Szkoła Podstawowa w Przednie, Gimnazjum w Witoszowie Dolnym oraz Gimnazjum w Przednie.